Moim gościem Marcin Rejkowski. Witaj, Marcin. Witam. Marcin, wielkie gratulacje wygranego pojedynku. Chyba od początku kontrolowałeś ten pojedynek. Tak, od początku kontrolowałem. Młody, ale twardy zawodnik. Musisz powiedzieć, no dobra, dał dobrą walkę. Druga runda, ciosy na dół. Jakby jeszcze było kilkanaście sekund, najprawdopodobniej byś go już w drugiej rundzie skończył. Pewnie tak, ale z kolei trzecia moja była bardzo słaba. A reszta to już w miarę okej. Ale zawodnik trochę niewygodny, bo jak wpadałeś z serią ciosów, to od razu łapał. Tak, klinczował troszkę, próbował przetrwać. To młody chłopak, tak jak mówiłem, ale twardy i trzeba mu oddać szacunek za twardą walkę. A gdzie i z kim przygotowywałeś się do tej walki? Przygotowuje mnie Rafał Kałużny. Przygotowuje się w Gdańsku. Sparuje z Łukaszem Ruszewiczem i z różnymi bokserami. Jesteśmy po meczu Polska-Meksyk. Zrewanżowaliśmy się Meksykanom, wygraliśmy to. Twój komentarz do walk? No, coraz lepiej, tak. Z gali na galę coraz lepiej. Bardzo mi się podobało. No i bardzo się cieszę, bo też niektórzy moi koledzy jeszcze boksują z czasów amatorskich. Fajnie było się w końcu z nimi razem rozgrywać w szatni. Miłe wspomnienie, także i no, jestem pełen podziwu. Bardzo fajna gala. 23 lutego Gołota Zaleta. Jak widzisz ten pojedynek? Można powiedzieć, wyrównane szanse, tak? Pojedynek, że tak już powiem, dżentelmenów starszych w ringu, tak? No, mam nadzieję, że wygra lepszy. Nie mam pojęcia, kto wygra, mam nadzieję, że wygra lepszy. Jakie plany na 2013 rok? No, na pewno pracowity będzie to rok. W lutym już będzie następna walka, w marcu dalej. No, zobaczymy, co dalej będzie. Z tego, co wiem, to w lutym i marcu jest następne dwie walki, a dalej zobaczymy, co powie mój promotor Andrzej Gryjski. Jeszcze raz wielkie gratulacje wygranego pojedynku. Dzięki serdeczne za wywiad. Bardzo dziękuję i życzę miłego wieczoru.